Słuchajcie, jesteśmy my we trójkę i te trzy kurczaki. Te trzy kurczaki będą z nami, będą nam pomagały, a będziemy robili wioski villagerów. Patrzcie, tu jest jedna wioska villagerów, taka sama jest po drugiej stronie. My będziemy je przerabiali. Ja w teamie z kurczakami, Alex w teamie z majstrem. Nie, no nie, o, nie dobra, jest na korzyście. Kurczaki nam nie mogą pomagać. Słuchajcie, musimy zrobić losowanie. Kto będzie ze smajstołem, a kto będzie sam. Także wyliczanka. Alek, mów o liczbę do 10. Mów szybko wymyślaj. 7. No. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ha! Jestem ja ze smajstołem. Liczyłem to kurczaki w tym. Nie są wyliczanka, no dobra. No kurczaki były, no słuchaj. Tak, tak, bo... kurczaki. Trafiłoby na kolejnego kurczaka, ale znowu z powrotem daliśmy, nie? No tak, bo tak, no. Ty byś był z kurczakiem, z państwem by był z kurczakiem, no, no słuchaj, no. Dobra, ty jesteś dobrym budowlańcem, powinieneś sobie poradzić. Daję ci do wyboru, no. Słuchaj. Budujesz po lewej stronie czy po prawej? O, ja chcę budować tutaj, z tej strony. Ty chcesz budować z tej strony, dobra, nie ma problemu. Ty budujesz z tej strony, my budujemy z tej strony tą wioskę, także nie podglądamy, ale ty na swoje bloki przerabiasz tą wioskę, żeby jak najlepiej wyglądała, no i my przerabiamy tamtą wioskę, żeby tamta jak najlepiej wyglądała. Zobaczymy, kto będzie w tym lepszy. Ale na sam początek, widzowie, nie zapomnijcie kliknąć łapęcji w górę, bo jeszcze zapomniałem wam o tym powiedzieć, a to jest bardzo, bardzo ważne, także prosiłbym was, żebyście kliknęli tą łapęcję i będzie super. Będzie elegancko, będzie superancko, będzie ładnie, pięknie. A Alek, co ty byś prosił widzów? O co? O subika. Wtedy właśnie, zatańcie subik. Wtedy. Ej, o subiku zapomniałem. Widzowie, kliknij ta subika jednego. Dla mnie, dla Alka, możecie mu też kliknąć, jeżeli chcecie. A żartowałem. Ej, mi też. Nie, no dobra. Weźcie ten. Normalnie, o, macham do was. Siema, widzowie, siema. Tu teraz tańczę. No dobra, mniejsza o to. Zaczynamy budować, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, Alek, budujemy. Ma ty czasu, wybrałeś tą wioskę, lecimy. Budujesz tą wioskę, a my budujemy tą wioskę. Także wyciszaj się tak, żebyś mnie nie słyszał. Dobra, wyciszam się. I ja muszę ze smajstołem pogadać. Więc chodź... tak, widzowie, my tu lecimy, robimy bazę takiej, której by się nie spodziewał Sebek. I zrobimy tą bazę, uwaga, z Dirta. On pomyśli, że ta baza będzie słaba, więc będzie mnie lekceważył. A ja specjalnie właśnie wykorzystam ten moment, żeby go pokonać. Więc zamieńmy wszystko, no, w Dirta. Dobra, czekajcie. Replace planks Dirt. Albo żyć co? Czekajcie. Jeden. Dobra, taka twardsza ziemia. To jest twarda ziemia, nie taka zwykła, jak na przykład mamy ją tutaj właśnie na ziemi. Ziemia na ziemi. To jest taka twarda ziemia, więc ona będzie mocniejsza oczywiście. Musimy pozamieniać na przykład jeszcze kamień. Kamień też możemy zamienić. Więc czekajcie, dajemy sobie tutaj coś cobblestone, proszę bardzo. Coś takiego. Jest cała zrobiona z dirta, więc na tej zasadzie. Też kiełka bym pozamieniał. Też kiełka bym zamienił w brązowy kolor, żeby... To jest taki kamuflaż. Ja będę jak kameleon dzisiaj. On nie ma ze mną żadnych szans, widzowie. Więc teraz tak, grubsze szyby. Robimy 102 na 95, 12. Więc uwaga, zmieniamy sobie kolorek. 102 na 95, 12. No i patrzcie, normalnie kamuflaż będzie działał. Jak tak on z tej strony stanie i spojrzy, to w ogóle tej no, wioski nie będzie widział, nie będzie wiedział, gdzie strzelać. A my jeszcze sobie weźmiemy jakąś brązową zbrójkę, to już w ogóle. Dobra, może teraz przydałoby się widzowie pozamieniać te płotki na pajęczynę. Na pajęczynę to będzie dobry pomysł, więc bierzemy sobie tutaj kompasik, bierzemy sobie pajęczynę. No i z 85 na 30. Dobra, zamieniamy. Uwaga, 85 na 30. No i mamy pajęczynę. One będą taką pełniły funkcję. No właśnie, żeby człowiek jak będzie biegł, to ops, wpadł ich sobie w pajęczynę i nie może z niej wyjść, nie? Dobra, zamieniłbym te drzwi też tak samo na jakieś lepsze, czekajcie, jakieś takie bardziej, żeby móc się zakamuflować. Może czekajcie, jak wpiszę door po angielsku, może jakieś fajniejsze będę miał. Czekajcie, tutaj jakieś... Coś takiego niby mógłbym, nie? Ale nie, takie będą no, dobre, tradycyjne, brązowe, patrzcie na to. Te będą lepsze, takie będą lepsze, więc robimy takiego, o. Musimy podmienić każde drzwi i do każdego domku musimy wstawić te drzwi, żeby każdy domek miał możliwość wejścia. Więc teraz takie coś robimy. Dobra, jeden domek jest zrobiony, to jest drugi domek, uwaga, cyk. Czekajcie, tutaj domek, tutaj, teraz tutaj, tutaj,
No i chyba wszystkie domki zrobiłem. A nie, tu jeszcze domek kowala. No dobra, tu mamy lawę, widzowie. Tu mamy lawę, więc ona będzie też w razie czego mogła pełnić jakąś funkcję obronną. Weźmiemy to, sobie ją wylejemy. Dobra, mamy coś. Czy coś tutaj jeszcze ominąłem? Tak, tu są jeszcze drzwi takie słabiutkie. Dobra, więc muszę pozamieniać tutaj, okej. Tą farmę zamienimy na lawę, tak, więc zamieniamy sobie water na lawa, proszę bardzo. A teraz musimy zamienić obsydian, bo się zalało nam obsydian. Dobra, no i mamy teraz lawę ładnie, fajnie zrobioną w każdej farmie, więc to będą takie pułapeczki na niego, więc wszystko fajnie, elegancko jest porobione. I jeszcze to drewno mogliby zmieniać. Alek, jak ci tam idzie, opowiadaj! U mnie idzie wręcz niesamowicie, ja mam tak, piękną bazę. Tak, ja nie patrzałem jeszcze, co tam wybudowałeś, ale zaraz podpatrzę, zobaczę. Zepsułem. Co zepsułeś? A nic, ważne, troszeczkę lekkie komplikacje mam, ale... Aha, a wiesz, słuchaj, wiesz, że ta wioska w środku, w budynkach też ma być bogata, nie? Bogata? Znaczy, nie, że bogata, lepsza po prostu, nie? Która będzie lepsza. Która a, będzie no, lepsza, nie tak. Bogata. Nie, 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 nie chodziło mi o bogactwo. Patrzcie na to. Którzy widagerowie będą mieli lepiej, nie? Czyli zrób coś tam fajnego, nie? Tak, moja będzie bardzo taka... Fajna, no. Praktyczna, no. No ja wiem, u mnie też będzie bardzo, bardzo praktyczna. Smajstą, skoro wybudowałeś tutaj już basen... Dobra, widzowie, więc my lecimy sobie tutaj, lecimy dalej. Ej, stój! Czy ty masz TikToka i jeszcze mnie nie obserwujesz na tej aplikacji? Jak możesz w ogóle? Dlaczego tego nie robisz? Weź zostaw obserwację, zaobserwuj mi na TikToku. To masz teraz na ekranie. No weź, no co ci to szkodzi? No weź kliknij, to taki przycisk obserwuj. Dasz radę, ja wiem, że dasz radę. Musimy zrobić jakieś namioty. No namioty potrzebne są po to, żeby mieli w razie czego, gdyby budynki były nietrwałe, no to jakieś trzeba byłoby ogarnąć. To jak jest namiot po angielsku? Gdzie są namioty, widzowie? Namioty, gdzie mogą być namioty? Nie wiem, ale da, zróbmy sobie łóżka im. Każdy musi mieć jakieś łóżko, więc dawajcie, idziemy sobie tutaj zrobić łóżeczko. Bardzo, tu jedno łóżeczko, kolejne łóżeczko, teraz tutaj, kolejne łóżko, proszę bardzo. I echa łóżek starczy, w razie czego do siebie przychodzić, będą u siebie nocować nawzajem. Tutaj jeszcze tam łóżeczko, tutaj. I gida, mamy łóżeczka, przydałoby się zrobić jakieś ognisko. Sobie ognisko, fire pit, damy coś, o tutaj na przykład co ognisko, albo potem się tutaj zrobimy ognisko, no i zrobimy jeszcze jedno, o tu na boku, dobra, teraz jakieś ławeczki, coś takiego, proszę bardzo, ławeczka, albo nie, takie ławeczki, no brzydkie, robimy sobie krzesełko, hajr, tylko takie proste takie poczytałoby się. Coś na zasadzie, widzowie. Coś takiego, o, takie krzesełka będą git. Tutaj coś takiego, proszę bardzo. Mamy jedno ognisko, lecimy. Dobra, może tak, może z tej strony. A może tak od góry, a może z dołu. No nie wiem, jak mam zrobić zdjęcie, ale wiecie co? Tam, gdzie mi się udało zrobić zdjęcie, to dałem na Instagrama. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zaobserwujcie. Teraz tu wam się wyświetla mój Instagram, bo wiem, że dużo osób, które tutaj mnie ogląda, nie obserwuje mnie na Instagramie, a wiem, że to dla was jest tylko jedno kliknięcie, więc zaobserwuj mnie na Instagramie i oglądajcie dalej mój wspaniały odcinek. To Asek, pora porównać nasze wioski. Chodź, zobacz, pokażę ci szybko moją wioskę. Patrz, co ty tutaj. Tu masz, panie? Mam, co to jest dirt? Kto tu wiesz, jak się pali? Czekaj, wiesz, jak mi się pali, wiesz, jak mi się pali, jak to go ugasić, jak go ugasić? Nie ale... wiem, ej, co ty mu zrobiłeś za domy tu im? Dobra, i nie rozwalaj ty mi, ej, no co ty lawa mi rozwalasz? Lawa się rozlewa! Nie, Feda, patrz, to jest lawa, tu mamy ogień, pochodnie, namioty, węgla mają dużo, no szczęśliwa wioska, no co ty? No nie wiem, czy taka szczęśliwa, chodź do mnie zobaczyć, szybko! Do ciebie? Dobra, to dawaj, lecimy, no i co tu patrz, masz? Patrz, u mnie są diamenty, złoto, szmaragdy, wszędzie, w każdym budynku jak wejdziesz i masz skrzynkę, to skrzynce masz, kore i wszystko pokaż. Inne, patrz. No. Ja ile kasy? Mogę trochę? Mogę? Nie, nie możesz, to dla villagerów.
Ale tu bogaci Tu wszyscy mają są. basen, tu mają boisko, wszystko co chcą to mogą robić. Basen, boisko, ja! Ej, no faktycznie, twoja wioska jest lepsza, no dobra. Ale nie widzowie też napiszą w komentarzu, która wioska wam się bardziej podoba, ta Które taka wiosce by chcieli bogata? zamieszkać w Minecrafcie? O, tak, Czy w mojej, czy w napiszcie. twojej? Dokładnie, napiszcie, w której byście chcieli zamieszkać, czy w bogatej takiej, czy takiej I bardziej wbijajcie do mnie na survivalowej. kanał, zostawcie subiki, łapeczki i wbijcie na Instagramka do mnie i na Facebooka, zapraszam. No, wpadajcie do serka, wpadajcie do mnie, a ja się przywitam z moimi kochanymi villagerami. Villagerowie, przytulcie się do mnie, cześć! Łapie mnie! Ty! Oni chyba nie są zadowoleni, Sebek! Oni chyba cię nie lubią za te warunki, oni cię ała, nawalają! Nie, nie, zostaw mnie, widzowie, widzimy się jutro, cześć!